will be love. Miłość? To bardzo słaby temat. Oh no, it's very interesting. Can someone tell me about love? Proszę pani, czy ja mógłbym coś powiedzieć? Na przykład mógłbym opowiedzieć jakąś historię związaną z moją miłością życia. Albo na przykład o jakiejś Hani czy coś. Mógłbym? O, Rety, Filip, dobra, zrozumiałam. Tak, jesteś we mnie zakochany, okej. Oj, ale to był tylko przykład. No, Hania, przecież nie mówiłem o tobie konkretnie, tylko o jakiejś Hani, ale... Tak w zasadzie to mogłem mieć na myśli wiele rzeczy, ale... Hania, kocham cię. Okej, maybe somebody else, you, Basia? No tak, ja chciałam powiedzieć, że we mnie zakochanych jest naprawdę mnóstwo chłopaków, chyba ze 100 naraz. No Rety, dlaczego ona musi zawsze tak przesadzać, Baśka? 100 naraz? No, co za bzdura. Zakochani to chyba w jej forsie. Też mi się jakoś nie wydaje. Może ma na sobie fajne ciuchy, ale tak naprawdę nie ma specjalnie dużo do zaoferowania, Basia. Tak mi się wydaje. No cóż, Baśka, mi się trochę wydaje to naciągane. Ja na przykład w tobie nie jestem zakochany, to skąd tych 100 chłopaków? Ach, Rety, wy w ogóle nic nie rozumiecie, ja mam zagranicznych chłopaków. Ten chłopak na przykład, co tu obok mnie siedział, on jest we mnie zakochany. W sumie to nawet nie pamiętam, jak miał na imię, ale... No tak, za mną szaleją wszyscy. Potwierdziłby to, gdyby tylko tutaj był. No jasne, Baśka, chyba musiałabyś go do tego zmusić. A czy to się nie nazywa po angielsku fall in love, czy jakoś tak? Ach, exactly! A waszym zadaniem domowym będzie napisanie historii miłosnej, poproszę. Pani Fiołek, ja chciałam tylko zapytać o jedną rzecz. Czy można napisać o kimś, kogo się zna? Na przykład o kimś z klasy, na przykład o jakiejś Hani czy coś? O, Rety, Filip, naprawdę nie przesadzaj. Dlaczego on jest ciągle taki umęczony? O matko, Filip, my wszyscy wiemy, o jakiej Hani chcesz pisać. O Hani Wróblewskiej oczywiście, nie musisz się z tym specjalnie ukrywać, ale jesteś już taki nudny. Ach, I'm sorry, Filip, but everyone in the school knows about it. Oj, dobra, dobra, w takim razie napiszę o kimś innym, o jakiejś przypadkowej osobie i wszystko zupełnie wymyślę, no. Już się tak uwzięliście. No, to w takim razie napiszę o... about Hannah. Tak, tu nie będzie przecież o Hani. Ojejku, Filip, przecież wszyscy wiedzą, że Hannah po angielsku to po prostu Hania. Oh, dear kids, this is our hall in the school. You're gonna see other classrooms in a minute. Please continue straight ahead. O, witamy! Zobaczcie, drogie dzieci, kto tutaj jest! Nasza wymiana uczniowska! W końcu przyjechali uczniowie z innego kraju! No właśnie, to jest nasza grupa zagranicznych gości! Please go ahead and say hi to your new colleagues! Hello! Hi! Hey, we are from Play New York! O, Rety! Naprawdę z Play New York? Ale nikt nas przecież nie uprzedził! No tak, okazuje się, że to dość spontaniczna wizyta, ale mam nadzieję, że zostaną serdecznie przyjęci! Do was tylko, drodzy uczniowie, pytanie, czy ktoś będzie w stanie przenocować nowo przybyłych kolegów u siebie w domu w ramach wymiany? Każdemu z nich musimy znaleźć dom na czas wymiany, no to jak będzie? U mnie niestety nie ma miejsca, przykro mi. No dobrze, Filip, pytanie było, kto jest w stanie ich przenocować, a nie kto nie jest. Czy reszta może spytać w takim razie w domu, czy nie będzie problemu? Tak, ja postaram się rozpuścić Wici, nie ma żadnego problemu. Okay, kids, should we continue our tour about the school? Let's go! Alright kids, let's go to the playground and meet other kids from our school. There will be a long break in a minute. Let's go then. Oh, to było fantastyczne spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie mogli popraktykować język angielski z tą niezwykle sympatyczną grupką cudzoziemców. Dla mnie oni super sympatycznie nie wyglądali, ale może któryś z tych chłopców się we mnie w końcu zakocha. No i dołączy do kolekcji całej setki, którzy już się we mnie kochają. Aha, tak, jasne. Dobra, słuchajcie, to co, idziemy na przerwę? A może kogoś poznamy nowego? Chodźcie. Wreszcie przerwa. Pia, to co? Może pójdziemy zapytać, czy któryś z nich nie potrzebuje pomocy? Co ty na to? Możemy, ale co do tego dzielenia z nimi domu, to u mnie chyba jest za mało miejsca. Ja dziękuję. No ja bym bardzo chciała, ale u mnie to z kolei... Dom jest taki malutki, że nie miałabym nawet gdzie umieścić takiej osoby. Szkoda. Dave, może byś w końcu przyznał, że jesteś we mnie zakochany po uszy, co? Hej, Dave! Co? Daj mi spokój, Baśka! Przecież nie jestem w tobie zakochany w ogóle. Weź się ode mnie odczep, no bardzo cię proszę. Przecież to już dawno za nami, co? Myślałem, że to już jest jasne. Ja nie mogę, Baśka. Co ty tak nachodzisz tych wszystkich chłopaków? Przecież nikomu nic nie musisz udowadniać. Oczywiście, że nie muszę nic nikomu udowadniać. To jest po prostu jasne, że wszyscy za mną szaleją. Prawda? Powiedz, Dave, nie opieraj się. Co? Ja nic nie chcę tak jak powiedzieć. Nigdy tak nie myślałem. Hania, nie słuchaj jej w ogóle. Ja wolę Hanię. Zdecydowanie wolę ciebie, Haniu, niż ją. Zresztą może o tym porozmawiamy. Dave, nic się nie przejmuj, ja wiem, że nic nie czujesz do Baśki. No dokładnie, dzięki Haniu. A wiesz, może porozmawiamy o tym, jak my siebie lubimy.
Ach, Dave, wiem, że żywisz do mnie uczucia, ale chyba tak jak jest, jest całkiem dobrze. Bądźmy najlepszymi przyjaciółmi. Tak układa nam się znacznie lepiej, wydaje mi się. Myślisz? No myślę, że tak. Loreta, ci ciągle wałkują to w kółko, czy ze sobą być, czy nie być. Hania, Dave, Lorety. Lorety, widziałaś ich znowu, Hania i Dave, niekończąca się opowieść. Ja już mam też tego podziurki w nosie, naprawdę, nie mogę na nich patrzeć, ble. No właśnie, może byście się w końcu zdecydowali, chcecie być parą, przyjaciółmi, już przestańcie już kółko wracać do tego tematu, bo po prostu można z wami oszaleć. Zdecydujcie się wreszcie. Właśnie, ja też mam podobne uczucia, może byście się zdecydowali, żeby już było wszystko jasne, co? Hania, może masz kogoś innego na oku, hm? No tak, zdecydować się, no to chyba to zrobiłam. Zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi, to tak chyba będzie najlepiej, co nie, Dave? No, skoro tak mówisz, to chyba muszę się zgodzić, co nie? O, no trudno. Chyba tak, myślę, że mniej jest stresów, gdy jesteśmy po prostu przyjaciółmi. No, też tak myślę. Ej, słuchajcie! Tutaj ten chłopak chciałby coś powiedzieć, jest we mnie strasznie zakochany. Słuchaj, ej, ps! Orety, Baśka, a ty w kółko to samo i czemu przed całą szkołą? Przecież to jest nudne. W ogóle tak nie jest, on chciał to powiedzieć sam. Proszę, posłuchajcie. No dalej, Mike. Okej, I know what to do. Barbara, kocham cię. No, słyszeliście? Mówiłam wam, że wszyscy za mną szaleją, nawet zagraniczni chłopcy. Ja mam takie powodzenie, Orety. Ach, tak sobie może, żeby to Hania do mnie tak powiedziała, ale przecież to już między nami skończone. But Mike, are you aware of what you've just said? Yes, I know that I'm really pleased to meet her. No, you've just said that you love her. What? I didn't want to say that. I don't love you. I'm not sure. Jak to nie kochasz mnie? Przecież powiedziałeś to dopiero co. No, I didn't mean that. Co? Jestem bogata. No, that's disgusting. I don't love you, or maybe I do, but I don't know it yet. No, not now. Definitely not now. No dobrze, na pewno znajdę sobie jakiegoś innego wielbiciela. Słuchaj, a ty? Może chciałbyś mnie pokochać? Dostaniesz za to rower. Co? Ja cię nawet nie znam, nie wiem, kim ty jesteś. Ale no przecież mówię, dostaniesz rower, jak tylko powiesz, że mnie kochasz, jestem super bogata. Także o to się nie martw. No to jak? Niech mi wszyscy posłuchają. Ja bardzo kocham Basię tutaj stojącą. Tak, jestem w niej zakochany po uszy. Gdzie mój rower? By the way, I'm Hania, Hania Wróblewska. It's very nice to meet you. And in Polish you would say, bardzo miło mi cię poznać. Okej, I think I know what to do. Hania Wróblewska, bardzo miło mi cię poznać. Oh, super, ekstra. You did great, so welcome in our school. Ej, Dave, czy ty to widzisz? Czy on teraz przypadkiem nie podrywa Hani, ten nowy chłopak, ten z zagranicy? Nie mam pojęcia. Nie, chyba nie, chyba się po prostu dobrze rozumieją. Pogadają sobie po angielsku i w ogóle co? Chociaż gdyby ze mną tak ona rozmawiała, to bym się wcale nie obraził, no. I really like your shirt. Is it from New York? Tak, it is from there, but I think that you can find it even here. Let's go around the school, what about that? Sure, I can show you the nearest classroom. Co? Ona będzie mi pokazywać jakieś klasy? Czy ktoś inny nie może tego zrobić? No dokładnie, ktoś inny mógłby przecież to zrobić. Przecież jest tyle ludzi, którzy mogą mu pokazać szkołę. Och, rety. Mam nadzieję, że ona nie jest w nim zakochana. Powiedziałam to na głos? Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale ten oto chłopak powiedział, że jest we mnie zakochany. Wszyscy dobrze słyszeli? Tak, a gdzie jest mój rower? Ach, dla mnie to jest zbyt dużo tutaj tej miłości w powietrzu. Bleh, to nic dla mnie. No i proszę, Sonia, tu jesteś, szukałem cię. Ale o co chodzi, panie Grubku? Ja nic nie zrobiłam. Jeśli chodzi o toaletę, to nawet tam nie byłam na tej przerwie. Serio, krzyż na sercu. Ach, nie zupełnie. Jakie toalety? Chciałem porozmawiać z tobą o sprawdzianie z matematyki. No co, sprawdzianie? Ale no jak? No przecież nie możemy tego zrobić na lekcji, tylko teraz. Okay, so we can go upstairs now and I'm gonna show you the classroom that you saw before again. Oh, okay. Ej, Hania, dlaczego nakablowałaś panu Grubkowi, że źle mi poszło ze sprawdzianem? Po co to zrobiłaś? Sonia, ja nie wiem, o co tobie chodzi. Może głośno skomentowałam, że jestem zdziwiona, że dostałaś złą ocenę, ale co miałam mu powiedzieć? Przecież sam to sprawdza, nie? Hania, jesteś super wredna, wiesz? Nie znoszę cię! Oh, that girl seems to be very mean to you. Oh, that's Sonia. She's kind of bully, you know? What? Bully? There should be no bullying in a school. Hania is a very nice person. Stop bothering her right now. Nie rozumiem ani słowa. Czego ty ode mnie chcesz, chłopaku? Zostaw mnie w spokoju. Co tu znowu za sprzeczki i podniesiony głos słyszę? Soniu, chyba będziesz musiała troszeczkę popracować, żeby dostać następnym razem lepszą ocenę. Bardzo proszę za mną. Nie zaszkodzi ci troszeczkę poćwiczyć, żeby następnym razem było lepiej. Wie pan co, ja chyba jednak rzeczywiście z panem pójdę, bo tej Hani to już mam dosyć i tego jej kolegi, który nie wiem co ode mnie chce też. Mówi do mnie, jakby mu coś zrobiła, nie rozumiem. O, no dobrze, w takim razie proszę za mną, a wy tutaj, Haniu, przeprowadzajcie ten obchód dalej. Powodzenia z uczniami z wymiany. Okej, dzięki panie Grubku. Okej, Hana, so everything is fine?
Yes, I think so. I've just got it sorted out. She's sometimes really mean. Ale słodkie, że się tak ze mną wstawił. To bardzo miło, chociaż wcale się pewnie nie znamy. Mamo, mamo, ja muszę z tobą coś ustalić, bo pan Grubek prosił, żebyśmy porozmawiali z rodzicami. Tak, Haniu? O jakąś wywiadówkę z rodzicami chodzi może? Nie, zupełnie nie. Akurat mamy wizytację uczniów z wymiany z Play New York. I w ramach tej wymiany trzeba ulokować ich w domach, więc chciałam spytać, czy nie możemy kogoś tutaj do nas przyjąć. Ojej, ale słyszę o tym pierwszy raz. To jakaś niezapowiedziana wizytacja? No to ale co teraz mamy zrobić? Gdzie mamy ulokować tą osobę? Chyba nie ma miejsca. Bo mam na myśli jednego chłopaka. Można byłoby go na przykład ulokować w pokoju Juliana. Może od razu pójdę i zapytam się, czy nie będzie miał nic przeciwko. Hania, momencie, chwila, stop. Nie wydaje mi się, żeby Julian miał być zadowolony z dzielenia pokoju z obcym chłopakiem.